Powiedz, Iga, czego doświadczyłaś od lekarek, lekarzy, od personelu medycznego? Kompletnej dehumanizacji. To znaczy? Gruby pacjent nie ma, odbiera mu się prawo decyzyjności nad swoim ciałem. Gruby pacjent nigdy nie może powiedzieć, że zna swoje ciało i zna swoje symptomy. Receptą na każdą chorobę jest schudnij i wróć później. Czyli przychodzisz z anginą do lekarza rodzinnego i tak. Co? To była dosłownie sytuacja z mojego życia. Przychodzę z anginą do lekarza rodzinnego w innym mieście, bo dostałam tej anginy w innym mieście. Przychodzę i mówię, dzień dobry, mam straszną anginę, chyba potrzebuję antybiotyku. Pani, tak, ma pani anginę, wypisuje antybiotyk i później przydałoby się schudnąć tak z 50 kilo.